Rostalski, a nie Poznański. Tu jest Rostalski, a tu jest Poznański. Maciej Poznański, a tutaj Maciej Rostalski. Może... widzę, będzie wiedział. Chyba się pomylili. Bo nie słyszałem, jak przestawiał, jak to powiedział. Czy Rostalski... wchodzimy? Mateusz Prawo się składnie.
oraz 300 danych. Proszę Państwa. I pierwsze punkty to są Muralowice. Za dwa oczywiście. Tutaj widzę mamy młyn poddany jest. Mam nadzieję, że nie będzie zapytać do tego punktu. Proszę Państwa, bo zmiana się teraz skorobą. Będę lekko pokazywać, ale mam nadzieję, że nie będzie to wpływało na jakieś punkty. I za dwa punkty gospodarzy numer 18 Maciej Poznański. I wasze pytanie, czy to jest Maciej Poznański? Bo w takich czytach tutaj wydrukowano, że ma Maciej Poznański. Natomiast w internetowych czytach ma Maciej Rostański. Więc wybaczcie Państwo, jest tu przeklęte nazwisko, nie jest to mówiłem. I na to jest prawie za 3. 5 do 2 dla PKL. Wypowiedzmy to. Armada trenera wyborna, również Abbas. Ostatni rywal. EPP Gwiezdna. Etapowy. Druga liga wiek. Zawsze są nocne. Drugie tabeli. Więc jeżeli są w stanie walkę o Abbas, ale zawsze na pierwszych etapach walki o Abbas musi ludzie odpadają. Rzadko kiedy walczy do utrzymania. Teraz kilka z boku dla PKM-u. Teraz będę kończył. Kilka z boku. Pytanie, czy teraz mnie lepiej słyszycie Państwo? I teraz lepiej.
Teraz jednak słychać mnie lepiej, więc przepraszam za pierwsze niedogodności. Nie była to nasza wina. 14-7 dla Tarnowi, dla gospodarzy. Mateusz Krawiec za 2, ładnie z pół dystansu. 14-9. Niestety punkty gospodarzy. Michał Hebdzyński za 2. Szesnaście dziewięć. Nie ma punktów. Przy piłce TKM. I Łukasz Mirolewicz, 16-11. Oczywiście punkty spod samego kosza. Z pomalowanego, tam gdzie Łukasz Mirolewicz najczęściej punktuje. I za 3 niecelnie gospodarze, ale zebrali. I teraz niestety punkty Seweryna Starzyńskiego. Zoran Pero prosi o czas. Zostawiamy grę. TKM przy piłce. Babis niestety niecelnie. 18-11. Znów za 3. Tutaj Łukasz Kulchurski. Tutaj z tej pozycji, którą ciężko mi dostrzec tutaj, bo siedzę w takim miejscu, że akurat ten narożnik jest dla mnie niewidoczny. 21-11, największa przewaga Tarnowi, ale Bartek Łazarski będzie miał szansę ją zniwelować, gdy znowu był faulowany przy rzucie na 3. Nie, przepraszam, przy wejściu na kosz. Bartek pierwszego wolnego trafił, 21-12, 3 minuty 43 sekundy do końca pierwszej kwarty. Bartek Łazarski również drugi raz celnie, 21-13, przy piłce gospodarze. Znowu 3, ale tym razem nie celnie. Faulowany przy zbiórce był Mateusz Krawiec. I
teraz grują na całym boisku. Nie, spokojnie Bartek Łazarski przekozował piłkę. Na drugiej połowie. Jurlewicz, Krawiec za trzy. Nie ma też zbiórki. 21-13. Tutaj, nie. Na obwód dodaje, na obwód. Dominiak. I za trzy. Tym razem niecelnie. 15. Nie ma. Filip Dominiak dobijał po rzucie Kuracha, ale piłka wyszła na aut i piłka na TKM. Bartek Łazarski rozgrywa na boisku numer 6. Ernest Smolik, czyli jest debiut. Nie ma szansę na pierwsze punkty w drugiej lidze. Jest! Pierwsze punkty w drugiej lidze Ernesta Smolika. Brawo! Ale teraz Kurach nie trafił. Dominiak. Dąbrowski, Modrzejewski do Łazarskiego. Łazarski pod kosza po swoim niecelnym rzucie. O, zebrał Mirolewicz. Nie próbuje wejścia, tylko oddaje do Krawca. Krawiec tam krąży z piłką, krąży znowu do Mirolewicza. Mirolewicz z obrotu, jest. 21-17 na 2 minuty do końca pierwszej kwarty. Czyli do 4 punktów tylko zmalała przewaga Tarnowi. Ale teraz celną trójką popisał się Ulchurski. I 24-17 dla Tarnowi. Niestety złe podanie Łazarskiego, ale tutaj przeciął od piłki, ale niestety nie udało się obronić. Błąd kroków. A, jeszcze było, że faul. A to jednak był błąd kroków Seweryna Stroczyńskiego. I piłka na TKM, z boku na TKM. Smolik będzie wybijać. Tutaj szykuje się do podania Matusiak oddał do Łazarskiego, Łazarski przy piłce. Do Krawca. Krawiec uspokaja troszeczkę grę, ale nie, jednak odpala trójkę. Chyba za szybko, ale grunt, żeby nie skończyło się raz punktami. Nie, strata drużyny Tarnowi i piłka znów wędruje w dłonie Smolika. Smolik wybijał i padał do Łazarskiego. Bartek Łazarski, podbudowany pierwszymi punktami w Ekstraklasie, na pewno czuje się w drugiej lidze już również coraz pewniej. Na tyle pewnie, że rzuca trójkę, ale niestety chybił. Za 3, numer 24. Denderfer. Znowu przewaga wzrosła do 10 punktów. Bartek sam, dobrze, Bartek Łazarski. 27-19, 22 sekundy do końca pierwszej kwarty. Nie dać rzucić, obronić na maksy, jest bardzo ważne. Ale przeciął, tak, Smolik tam nie pozwolił na zdobycie punktów, ale wybił na aut, więc mają 9 sekund do końca akcji Tarnowia i 11 sekund do końca kwarty, więc teoretycznie jeszcze taka będzie mógł odpowiedzieć. Pod kosz, Kurach nie dał na obwód. Niestety już taka nie odpowie. 30-19. 11 punktów, czyli najwyższa przewaga. 11 punktów. Nic, widzimy się za 2 minuty.
Halo, halo, słyszymy się z powrotem. Już pójdę na pierwsze punkty gospodarzy. 6-19. Byłem po statystyki. Tutaj niestety takie mamy warunki, że musiałem troszeczkę się nabiegać, żeby te statystyki uzyskać. Ale podam punkty. Dacz to gospodarzy, 9 punktów Danderfera. Tym właśnie wszystkie punkty z trójek. Na 6 prób trafił 3. 5 punktów Maciej Rostalski. Tu Poznański jest w naszych statystykach drukowanych, ale to jest zawodnik, który nazywa się na nazwisko Rostalski. 4 punkty Filip Dominiak, 4 punkty Seweryn Stroczyński, 2 punkty Michał Hebdzyński i 6 punktów Łukasz Ulfurski, tym razem 2 razy za 3. Kolejne teraz punkty gospodarzy, kolejna trójka i przewaga rośnie 36-22. Punkty w pierwszej kwarcie dla TKM-u, 6 punktów Łukasz Mirolewicz, 7 punktów Mateusz Krawiec, tym razem jedna trójka, 4 punkty Bartosz Łazarski i 2 punkty Ernest Smolik, który debiutuje w drugiej lidze. I ładnie zadebiutował, bo już w pierwszej kwarcie zdobył swoje pierwsze punkty w drugiej lidze. Przy piłce TKM wracamy do gry. Ale podanie Czyżniewskiego nie doszło do Mirolewicza niestety i kolejne łatwe punkty z kontry gospodarzy punktował Seweryn Stroczyński, kapitan drużyny. 38-22. Wynik raczej nie dziwi, gdyż drużyna gospodarzy jest faworytem tego spotkania. Przypomnę tylko, że w drużynie TKM-u jest dwóch zawodników doświadczonych, Mateusz Krawiec, Łukasz Mirolewicz. A w drużynie Tarnowic, zresztą jak w większości drużyn drugoligowych, są doświadczeni gracze, którzy już przysłowiowo z niejednego chleba, pieca chleb jedli. No i to doświadczenie właśnie wychodzi. Kolejne łatwe punkty z kontry Seweryna Stroczyńskiego i znowu Zoran Peno prosi o czas. 40-22. 7 minut 45 sekund do końca drugiej kwarty. Niepokojąco przewaga rośnie. Przewaga Tarnowia, strata TKM. Uspokoić troszkę grę, przede wszystkim lepiej bronić, to na pewno były takie uwagi trenera. Jestem bardzo daleko i nie słyszałem, o czym trener mógł mówić, ale oczywistym się wydaje, że no, obrona szwankuje. Nikodem Byliński pojawił się na boisku, Bartek Łazarski, Wiktor Czyżniewski, Mateusz Krawiec oraz Krzysztof Babis. Niestety Bartka Łazarskiego, piłka na Tarnowi. W ubiegłym sezonie Tarnowia skończyła rywalizację na miejscu szóstym.
tabeli. Nic nie udało się im awansować. W playoffach w pierwszej rundzie odpadli z Notecim na Wrocław. Którą notabene w drugiej kolejce tego sezonu wygrali u siebie tutaj w hali w Tarnowie. 90-87, czyli można powiedzieć zrewanżowali się Noteci, a teraz powiększają przewagę nad TKM-em. Trójka Łukasza Ulchurskiego i przewaga już wynosi ponad 20 punktów, dokładnie 21. 43-22. Niespełna 7 minut do końca drugiej kwarty. Biliński tam próbuje i ładnie. Ładnie Nikodem Biliński. Dwa obroty. Kelnerskim rzutem. Trafił spod kosza. Podkoszowego. Podkoszowy. Tutaj trzy dobitki, wszystkie niecelne. Piłka sporna. Strzałeczka pokazuje, że piłka tym razem dla drużyny Tarnowi. Lubili i za trzy niecelnie, ale zebrali. Dali sobie zebrać niestety Wrocławianie. Wiktor Czyźnierewski był na miejscu, zebrał piłkę. Nikodem Biliński opanował, tak, jesteśmy na drugiej stronie już. Babis rozgrywa. Babis na boisku jest również Ernest Smolik. Krawiec pół dystansu, spokojnie punkty. 43-26. 5 minut, 50 sekund do końca drugiej kwarty. No i nie ma spółdystantu, Ulchurski chybił, ale zebrali, nie ma, dobitki, dwie dobitki niecelne, piłka na TKM-u. Uspokoić, tutaj trener Zoran pokazuje, żeby grać spokojnie, no, też uważam, że te nerwy są niepotrzebne, nic nas nie goni. I za trzy, ale wcześniej był fał. Gospodarzy, zmiana u gospodarzy. Z trójką schodzi Ulchurski i z osiemnastką Rostalski. Na boisko się pojawia. Tutaj próbuje Babis przeszkadzać Rutkowskiemu, ale nieskutecznie. Niestety Rutkowski zdobył punkty po indywidualnej akcji. 45-26. Chyba był faulowany Wiktor Czyźnierewski, ale sędzia... teraz zauważył. Pani sędzia, przepraszam. Pan sędzia nie zauważył, ale pani sędzia była pod koszem i orzekła faul Jakuba Osucha, który pojawił się niedawno na boisku. W pierwszej kwarcie Jakub Osuch nie grał, a w drugiej już miał okazję. Pierwsze to sfaulował Wiktora, ale Wiktor niestety pierwszego wolnego nie wykorzystuje. Szkoda. Druga szansa, również niecelna. No. Wolne powinniśmy trawać, panowie. To już Rutkowski. Wcześniej rzucił za dwa, teraz celnie za trzy. Również w pierwszej kwarcie nie grał. A druga kwarta jest jego, już 5 punktów.
Dokładnie Bieliński do Wiktora Czerwieńskiego. Wiktor Czerwieński narożnika za trzy. To jest właśnie pozycja Wiktora, narożnik. On z tej pozycji lubi trafiać. Teraz trafił. 48-29, ale Mateusz Krawiec, czy kto tam faulował, czy właśnie Wiktor? Zmiany w TKM-ie, na boisku Mirolewicz i Matusiak. Szedł Czyźnielewski i Krawiec. Rutkowski wykonuje rzuty wolne, pierwsze trafił. Drugi również. Przewaga znów wynosi ponad 20 punktów, dokładnie 21. 50-29. Niestety Włocławianie nie wyprowadzili piłki z własnej połowy, stracili piłkę i stracili punkty. Ajajajajajajaj. Problemy. Ale nie załamujemy się, gramy dalej. Smolik. Z problemami. Podał do Łazarskiego. I Łazarski faulowany przez Hebdzyńskiego. Pierwsze przewinienie zawodnika. A trzecie drużyny. Czyli jeszcze raz mogą sfaulować gospodarze i nie będzie to skutkowało zwami wolnymi. A TKM taki faul jeszcze może wykonać dwa. O proszę. Niestety w ostatniej sekundzie akcji rzucał Babis, ale nie cel. Nie ma trójki, tym razem Rutkowski chybił. Faulował Rostalski. Piłce Włocławianie, Łazarski o wodzie, stracił piłkę, niestety, ale próbował tam przechwycić Smolik, nie udało się, drugi raz dobijają, trzeci raz dobijają, niecelnie, ale zebrali jeszcze po sobie Tarnowianie. Za trzy. Rutkowski. No, Mateusz Rutkowski. Ta kwarta należy dla niego. Druga trójka. Już 10 punktów na koncie tej kwarcie. Za trzy. Łazarski. No, ale przewaga nadal wynosi 23 punkty na drugim. 55-32. Tarnowo pod górą. Dalej. Spod kosza łatwe punkty. Rostalski podawał, a Dominiak zdobył punkty. 57-32. Za trzy Włocławianie, niecelnie. Łazarski zbiera. Podał za plecami ładnie do Babisa i Babis spokojnie przycelował za trzy i trafił. 57-35 na minutę 20 sekund do końca. Ale trójką odpowiadają gospodarze, rękoma Dominiaka. 60-35, minuta 10 do końca drugiej kwarty. Thank you.
na boisku Mirolewicz. Podaje do Matusiaka. Matusiak niestety chylił spod kosza, ale podanie było ładne. Za trzy spokojnie przymierzył do lata. Wszyscy już chyba punktowali w drużynie. Nie, przepraszam, Pietrzak jeszcze nie punktował w drużynie Tarnowi. 63-35. Zblokowany, czysty blok na Babisie. I punkty spod kosza. Problemy z wybiciem, ale sędzia twierdził, że wybił z numerem 18 zawodnik Tarnowi, więc dalej przypisy TKM. Mogą grać do końca kwarty, 9 sekund, 8. Mazarski próbuje sam. Wymusił faul do laty. Akcja była rzutowa, więc Bartek Mazarski będzie miał szansę zdobyć punkty rzutów wolnych. Pierwszy rzut wolny, celny. 65-66 i przewaga zmalała poniżej 30 punktów. Drugi już niestety niecelny. Jeszcze 2 sekundy, jeszcze mają szansę zdobyć punkty Tarnowianie. No, było blisko. Rzut Dominiaka był bardzo bliski celu, ale nie trafił. Więc druga kwarta skończyła się 65-66.